Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w pierwszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jedziemy do Energylandii. Pogoda zapowiada się mocno średnia, ale mam nadzieję, że będzie fajniej, że dzięki temu może będzie trochę mniej osób. Tam się odzywa kaczka. No, jeszcze jej nie zamknęłam. Jedziemy do... Gdzie my jedziemy? Najpierw do Wrocławia, do Sergiusza i Sandry i potem tam na Zator, tak? Najpierw jedziemy po tych, co się im kurwa nie chce ruszyć pizdy i być na miejscu, a potem jedziemy po tych... Potem jedziemy do Energylandii i będziemy zjeżdżali na zjeżdżalni. Na zjeżdżalni, super. Jeszcze jakby się niektórzy zastanawiali, wiem, że vlogerki tak robią outfit. Będzie jeszcze nerka, będzie jeszcze bluza fioletowo-niebieska i czapeczka. Są zapki. Jest tu jedna zapka. Słodziak. Jedziemy już. No, możemy jechać. Bałagan. Zapomniałam, że krzanki jeszcze zrobiłam. Kurde, dzisiaj ja przed... O, dobra. Będą dobre. Dobra, one są przypieczone, a nie mocno spalone. Także jest dobrze. Wyglądam jak wampir, jak pada na mnie światło. Także wyjeżdżamy, jest godzina 7:40. Mam nadzieję, że cała trasa nie zajmie długo. Jesteśmy już we Wrocławiu. Za dosłownie 10 minut będziemy u Sergiusza. Trzeba przez Zwycięską przejechać. Mówisz, że dłużej? No na Zwycięskiej zawsze jest kurwa dyskusyjnie. Widzisz? A ja nie chciałam. Dojeżdżamy do Zwycięskiej. Jest przed nami korek. Jak wjeżdżaliśmy do Wrocławia, to zadzwonił OG Jasiu, także jeszcze do nich wpadliśmy, bo dopiero teraz się dowiedziałam, że oni też... No tak, ja się dopiero teraz dowiedziałam, że on i Martyna również jadą z nami do Energylandii. Także jesteśmy teraz u nich pod osiedlem, no i tyle, bo jesteśmy tak przed czasem, chyba z godziny albo półtorej, także mamy czas się z nimi spotkać i potem wspólnie zabrać. Na mnie miał spustu. Ty kurwa, zobacz spustu w zamek w drzwiach. No przyjechali po nas, bo wiedzą, że i tak Sergiusz śpi. A, Sergiusz wstał właśnie, ale na luzie. O. Co ty oglądasz? Las Venturas. Update mapy. Aha, ta muzyka tutaj. Nie no, zobaczycie, będzie ciepło. No może będzie. Nie, tyle to, że będzie ciepło. Musi być ciepło i tyle. Ciepło to ci będzie, jak się przejedziesz. Ja powiedziałam, że ja nie wsiadam jakieś hardkorowe. Ja się wpierdalam, dopóki się nie pożygam. Bluza sobie weź. Ej, a proszę na mnie nie drzeć, dobra? Kłótnie małżeńskie. A czemu ty chodzisz z takim gównianym małym aparatem marki Canon? Bo nie zamiast Sony Alpha... A to będzie dla ciebie, czy... No, to dla mnie jest vlog. A, to trzeba było. Tak, zostałam vlogerką, wykorzystuję was w swoim... I czemu ci nie dał lepszego mikrofonu? Niech sama na siebie zarobi. O. O, ale i powiedział, dobra. Powiem, cicho. Ekranik na siebie. A to nie, bo ja się wtedy patrzę na niego. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak, tam na dole macie taki przycisk wspieram, więc go wesprzyjcie ten kanał. Niech on będzie zazdrosny o to. Tak, a macie O, ja wiem, w tym miesiącu jest taki challenge, zamiast subika u Czajkowskiego, u Magdy kupujecie suba. Dziękujemy. Powiem tak. Ja tutaj nie będę akcji magicalowej robił, że najpierw kogoś wypromuję, wszystko dam, a potem dostanę kurwa kopa na pusę. No. Proszę, ale wy się chyba nie znacie 3 miesiące. No nie. No. Trochę dłużej, ale to wiesz. To i tak jest kobieta kurwa, to nie ma co ryzykować. Okej, dojechaliśmy do Górskich, także nie wiem, pewnie chwilę u nich będziemy i ruszymy już w kierunku Zatoru. I ty teraz, Magdzie? I Magda do mnie. Wow! Młody wam robi trening. Tak, to jest nasz trener. Trenerze. Kto? To się przyda zaraz. Niko. Jeszcze trochę. O, moje koleżki. Mamo, daj tą piłę mundialową, daj ją. O, korki masz nawet. Tak. O, dobra, minęło jakieś 2 minuty, tak. Tylko się już zmęczył, tylko Madzia została, wytrwała. Jest kondycha, tu trener. Nie, przetajcie przez
Trener mi nie odpuszcza. Trener mi nie odpuszcza. Tak, poszedł podcikać tego pana. 10 lat temu. Ale no, idzie mi nie, idzie, nie najgorzej Nikodem idzie, nie? Jeszcze podaj, lepiej. Podaj, zobacz, no zobacz. Jezu, Nikosia, jak ty się już zmęczył, zobacz, jak się spociłeś. Będzie spał. Cały mokry będzie. Zgadnij się, ile takie coś zrobię. Ile? Trzy razy. Trzy na dobę. Słuchaj, Magda, jak będziesz mnie wkurwiać, no, to cię tym psiknę. Daj. To jest gaz na Godzilla. Jesiulku. A mówisz psa, który załatwia swoje potrzeby fizjologiczne, to niemoralne. Nie przeszkadza jej. To było tylko siku. Nie no, to ty. Nie no, to nie. Zobacz, pomyśl, będzie tak. Pierwsze auto faceci. Marcel. Marcel? Ja tak. Muszę zatankować. No, fajnie. Ale to i tak będziemy raczej różnym. Ale ja mam 100 kilo. No tak, no ja wiem. My już ja mam... odpaliliśmy tutaj wycieczkę. No wy i tak będziecie jechać wolniej. No. Szybko, przepraszam! Chomik gotowy. BMW M3. No, pokaż mi. Kurde, mi odpala. Ładnie, ładnie zrobione. Tutaj jest pogrubienie, tutaj jest... Ojej! Tu jest spoiler i tu są moje wszystkie auta. Tu ładnie, ładnie, ładnie. To Dawida. I ten kuperek. No kuperek pewnie szybki, co? Na pewno jest najszybszy. Ja sobie obśnię. No na pewno najszybszy. A ile wam zostało? Bo nam zostało 88 kilometrów. 93. Ile? 93 km. A to jest... To jakim cudem wy jesteście za nami? Wy wyjechaliście inaczej, ja jechałam zwycięską i tankowałam auto. A teraz mam zwężkę i kontrolę prędkości, więc jedziemy. Ale jaki wypadek? Po drogę. Że ja się tym gazem przykania sobie w oczy. Ej, dobra, bardzo go to boli? Tak, tak. Zbliżające. Ale my mamy takie neutralizujące gaz i oni ich nie wzięli po prostu. Nie wiem, czy to coś da. Okej. Okay. Ogólnie jest taka sytuacja, że dzwonili przed chwilą, to oglądamy właśnie list. Streama. Że. Ale serio, są zatrzymani. Bawili się gazem i Jasiu sobie nie umył rąk po tym. I później poszedł do toalety się załatwić i domyślcie się dalej, co nastąpiło. Podotykał się tam i wybiegł po prostu z płaczem. No. I teraz stoją na stacji, bo ma. Dajcie tą zabawkę, nie? Tak, się umoczy. Dajcie cię zabawkę. Masakra. To gaz na hipopotamy, stara. Nie, na goryję! Na hipopotamy! Nie, na goryję! Tak umówi. Już go nic, kurwa. Ale serio, są na stacji? No tak, no, stoją cały czas zatrzymane. Pokaż, ile kilometrów od nas. Ja myślałam, że oni cię trolują, tak szczerze, bo wiesz, że oni cię lubią wkręcić, tak, nie? Ale nie. Jak z tym to akurat uwierzyłam, bo mieli ten gaz. Ja jak usłyszałam wypadek, nie, i że nikt nie ja tak mówię, to mówię, kurde, co oni sprawą. Ja myślałam, że coś się stało, nie daj Boże, wiesz. Zbóg, ja też, bo on powiedział, wypadek mamy. Tak. No. Ja na to nie powiem. To ja stabilnie wyglądam, mogę wejść. Nie wyglądę stabilnie. To ja sobie postoję z Nikosiem. No ja i o tam jest koło. Czekaj, tu chcę zaparkować. Pewnie tu. Tak, wiadę za nim, miejsca na obok nie ma. Jest 15:30 i dojechaliśmy w końcu, także mam nadzieję, że teraz już nie będzie aż tak padało. No i pójdziemy na tę atrakcję. Potem? Nie na tę atrakcję. Na tę. Zrafałaś mnie. Sorry, mam ostre pazury. Nie chciałam. Powiem. Tato. Idziemy na to? No. No i super. Chodź, jedziemy na to najlepszą. Nie, ciura, nie ma takiej opcji. Chodź, będzie fajnie. Ja jeszcze nigdy nie umarłem. Ja też na tym nie jadę, ja mam to w tyłku. Nie ma takiej opcji? Nie ma takiej opcji, nie ma. To co? Możesz mi pluszaka zdobyć? Tak. Dobra. Dawid, a ty byś dla mnie zdobył pluszaka? Pluszaka dla ciebie? No. Ja mogę zdobyć. Weź sobie ją. My już w środku, idziemy pierwsze co to do toalet, bo chłopacy chcą. Jest dosyć dużo ludzi. Na kiku to by mogło przejść w sumie. Dosyć dużo osób też za nami idzie, jest to trochę niekomfortowe.
Nie, nie mam. Na pewno. Stary, jesteś za bardzo widoczny. No. Weź to kurwa zajmij. Zwracasz na siebie uwagę. Musisz być zawsze wyjątkowy? Nie no, mamy 2,5 godziny, nie możemy się zjeść. No nie, no mamy bardzo mało czasu. Właśnie mamy 2,5 godziny na to, żeby chociaż tutaj pochodzić, coś zobaczyć, na czymś się przejechać. Jest całkiem okej, bo już nie pada i bardzo ładnie tutaj to wszystko wygląda. Kolorowo, sympatycznie. Totalnie nie wiem, w którą stronę idziemy, dokąd zmierzamy. Ale okej, jest całkiem kolorowo, jak widać. Dopiero oswajam się trochę też z używaniem kamery w miejscach publicznych i jest całkiem znośnie. Czekamy na chłopaków. Turyści. Nie, chodź kurwa, na Dragona. No. Formuła. No. To możemy iść obok. O, na to też mogę. Nie, na to nie idę. Nie, formuła jest na Leszczem. Ale ja jestem Leszczem. Kto to interesuje? Na Hyperionka. No to ja idę właśnie. No. Na Hyperion, ale Hyperion jest tam na samym początku. Dobra, jestem gotowy. Możemy robić wszystko. Dobra, to idziemy. Dawaj stary na to. Idziemy na to mimo tego pachołka. Dobra, bo kurwa tutaj mamy. Dobra, to my się pośmiejemy, bo ja na przykład nie zamierzam brać udziału w takich. Ja może na zasad kurowego pójdę, ale chciałabym zacząć od czegoś spokojnego, ale nie wiem, czy się uda. Wiesz, że na formułę to nie jest. Dopiero przyjechaliśmy. Ta Martynko, co chcesz, co ci wygrać? Jakieś minionka tu wygrałem, to jeszcze raz. Mario. No, i te Mario. Jednym rzutem wszystko. No. Tak? Dobra, ja ci mówię z prawą. O! Prawie! Ajajaj, próbuj! Aj, no prawie, ale jeszcze macie 5 rzutów. Ja mam. Dobra. Nie dzisiaj. Próbujemy! Proszę. Nie dzisiaj, stary. Dobra, jest tutaj profesjonalnie, patrz. No prawie! Prawie jest wyrzuciłem, stary. Prawie do tutaj też tak. Ajajaj! No, próbuj! A one muszą spaść? No, wszystkie! To po jednym. Jutro, próbujesz! Nie! Zrobiłem dzisiaj! No, no dobra! Dobra, jeszcze ja, nie? Ajajaj! Ty Mario? Mario, no. Dobra! Dobra, nie udało mi się nic dla ciebie wygrać. Jezu, sorry. Dzięki. Oglądałam to na wideo. 12! Ostatnia. Tak? 13 mamy. Nie, spróbuj na bok. Dostań jeszcze jeden. Aha, dobra. Nie da się. Da się i 13. Wydaje mi się, że musisz się w górną część rzucać. Nie. Tak jak tutaj jest. To jest ostatnia gierka. O, widzisz? Tak jak to jedna. Dawaj, jeszcze jedna. Dobra, jeszcze dobra, niech to jeszcze jedna. Dobra, rzucaj. Stary, ja to trafiłem. Dobra. Tylko naprzeciwko. Co my? Aj, no i tyle. No, dobra, mamy jednego, super. Chyba, że chcecie jeszcze, nie wiem, tam nie, 15. Nie, idziemy zwiedzać. Tak, chodź, tak. Czekaj, chodź. Ty nie, tam miałeś jeździć. Nie, będziemy jeździć. To ja, Martyna mówi, że to straszne. Gdzie? No tak jakbyś rozpędzony samochodem wody wjechał. Nie no, ale Jezu, czy takie kolejki są? Stary, hej, ale wszędzie są takie kolejki. Nitro! Chcesz nitro? Ale ja tu chciałem poczekać tam w kolejce. Dobra, to ty poczekaj. Na tędy. Ja mam nitro. Nie ma czasu. Są tłumy, ale nie ma też jakoś bardzo super, hiper długich tłumów, dużych tłumów. Mimo to kolejki są dosyć długie. No ale jak będziemy tylko patrzyli, no to się na nic nie zdecydujemy. Więc tuptamy na jakąś chyba pierwszą kolejkę z tego, co nadążam za ekipą. No i zobaczymy. Jasiu, czy przejmiesz moją kamerę? No to chyba można zwykle. Fajnie szanować. Mówisz? A jak nie, no to...
Mogę wejść na to z plecakiem? Załóż tą folię. Jakoś. Nie. Raczej tu się nie jestem w stanie. Okej, jesteśmy ubrani w kapoki i będziemy iść na tą wodną kolejkę. Ja zostawiłem kamerę na ladzie. Ja się musisz mi pomóc. Aha, no kobieta ostatnia. No bo tak pomału jedziemy. Tak. No bo to się na razie ładują ludzi. Na pogotowny na to? Co? Nie? To jest takie straszne. No Sergiusz, to jest atrakcja dla ciebie, przestań. Będę się jeszcze raz wymieszał na to jeśli. No. Będą fali mokrzy, żegnamy. No dobra, zobaczymy. 5 zł. Od kiedy zmieniłeś platformę Czajkowski? Ja nie, to jest stary stream od Sergiusza. To jest mój, tylko że ja mam parobków od tego. Tyle. My robimy ruch na tych kolejkach, bo dzieci przyszły za nami. No. Jakieś karuzel, szybciej, szybciej. Wiesz, no, starą jest atrakcją w atrakcji, nie? No. Taki żywot małpy internetowej. Nie, no co myślicie, ty, że nikt nie że te żółte jest jakieś straszne? Tak, nie. Jest. On, zobacz, że to się do góry nogami kręci. I jeszcze ale nie chcemy się w kolejce kręci. Stać. Mama, schowaj go. Dobra, to ja tam pójdę zaraz. Tak? Schowaj go. O 1000 zł. Niech z tobą posiedzi, dobra? Nie, stary, sorry, ja tego nie kontroluję. Schowaj go, dobra? Schowaj go. O. Do góry, słuchaj. Jak kotwica ich wyrzućmy. Nikt ci nie kazał być chudym. Nikt ci nie kazał tyle jeść. No bo cieknie, Sergiusz jest w górze. Oni no patrz, oni są w dole. To nie wiem. Bo będzie fala. Fala, ale to jest fakt, bo znosi... Uderzamy tylko lecimy. Tam, gdzie my siedzimy. Lecimy. Nic strasznego. I kolejna fala. Najgorsze jest to, że jak się zaczniemy topić, to na tej stronie, bo jesteśmy najczęściej. Stary, myślę, że tu ma... Martyna się spokój! Ej, stary, dobrze, bo my teraz jesteśmy ciężcy, to nam się... O, stary, to jest niebezpieczne. Nie, to jest fajne, bo na chociaż nas nie... O kurwa! Chyba sobie ja pierdolę! Mówiłem? O nie tu pływa! Dawaj nogi do góry! Stąpany, fany! Zlewa się! Ale my już to nie my, czy to się czuje? Dobra, wracamy! Łe! Łe! Ej, dobra, już nie chcę! Znowu moją stroną! Znowu ta droga stanie! Pan! Mario, nie jest mokry, a ja jestem! Siadaj! No się ja posikam! Siadaj, bo nas tu wyrzucą! Ty dobrze! No. Dobra, na razie nie jestem. Dobra, wracamy. Jak się czujesz na zabawie dla dzieci? Jest super! Trochę mokro. Mega super! Trochę mokro. Tylko ja się cieszę. Płyniemy jeszcze raz. No. Jesteśmy się teraz tak ekstremalnie. Ej, znowu mną. Nie podam jego. Dobra, to chodźmy obok tego, nie? Chodźmy, chuje! Chowaj się tutaj ze mną. No i zdaje się, że to by było na tyle. Bardzo fajna atrakcja, taka sympatyczna. Tym bardziej jak się siedzi ze znajomymi. Ej, ocena od 1 do 10. 4. Ledwo co wjeżdżamy. 0? Mateusz, ocena. 5, ja daję 5. 10 na 10. Ja daję 10. Zdobia, wy ile dajecie? Zobacz, nie, 20. 10 na 10? 0. Okej. 3 na 10? 4 na 10, bo to jest moja pierwsza w życiu. 8 na 10. Nie. Odpowiadam na... Na co idziemy teraz? Idziemy na Zadrę. Będziemy zjeżdżali na jakiejś kolejce, która jest podobno straszna. Zadra jest chyba cała drewniana i długa, nie? Strasznie ta kolejka. A to chyba to, co jedziemy do góry nogami przez chwilę. Także będzie fajnie, no najprawdopodobniej nie będę mogła wam nagrać nic z tamtego miejsca. No ale na pewno moje odczucia przed i po. A dzisiaj tak bardziej po prostu obejdziemy, bo jak słyszeliście, my mamy trochę mało bardzo czasu. Bardzo przyjechaliśmy, ale to tylko i wyłącznie nasz błąd na przyszłość. Wiemy, że trzeba być szybciej. Dokładnie. Powinna Jasia, bo robił sprzęt 2 tygodnie. Tak, no, tak. Powinna Jasia. Jakie ładne wulkany, jakieś dinozaury. Generalnie na każdym kroku coś się dzieje i coś jest, więc w sumie spoko. Trzymaj kółko. No tak! Chcesz iść na diabelski wóz? Nie było tego. Dobra. Wow. To gdzie? Tutaj, w lewo my. Tak? Tak.
czekać. Takie ładne miasteczko chyba się to zapowiada. Jest całkiem, całkiem ładne. Emocje póki co żadne, jestem całkiem spokojna przed tą Zadrą. Jakieś lochy i chyba drewniane wejście na górę. Ja bym chciał do ciebie oddać rzeczy. Ja też Jasiu ci dam swoje rzeczy. No nic, trochę się trzeba nachodzić, nie powiem, że nie. Jak zajebiście wygląda ta kulejka. No naprawdę robi ale patrzę. Się pożegam od całego patrzenia. Tak? Nawet ja sobie trochę smakałam. Bardziej się smakuje. Oni zrobili tak długą tą drogę, żebyś mógł przemyśleć, czy na pewno chcę. Dobra, zmęczyłem się. Ja też się zmęczyłam. Chwilę przerwy. Się spociłem strasznie. Jesteśmy na 40 minut jeszcze drogi zostało według chodnika do Zadry. No strasznie długo. Ja bluzę zdjęłam, bo aż się spociłam. Myślę, strasznie... że niepotrzebnie chodzę na siłownię. Wystarczy, żeby raz przyszedł na Zadrę dziennie i już bym miał wszystko spalone. Tak, no powiem wam szczerze, dobra, droga na Zadrę jest strasznie długa. Dobra, wchodzę właśnie na Zadrę i muszę tutaj zostawić kamerę, także taka jestem przed i zaraz zobaczycie moją reakcję po. Jesteśmy świeżo po Zadrze, bardzo mi się podobało, trochę za szybko to minęło, trochę mi szyja latała na boki, więc ogólnie trochę mnie kark boli, ale bardzo fajnie. Trochę było też straszne to, że wydawało się jakbyśmy mieli przywalić w te belki, ale wszystko git, także bardzo mi się podobało. Dawid? Ogólnie fajnie. Tak, też myślę, że całkiem fajnie, chociaż strasznie dużo czekania, a nie jesteśmy jakby w piku, więc wolę nie myśleć, co tutaj jest w lato, jak jest pogoda. Aha, i mega straszne, w sensie straszne, dziwne było uczucie, jak podjeżdżaliśmy w górę. Uczułam się, jakbyśmy no właśnie w pionie, tak jakby byli postawieni, znaczy w poziomie, wiecie o co chodzi. I potem jak zjeżdżaliśmy w dół, kurczę, naprawdę fajnie takie coś przeżyć. No, dobra, co pan robi? Ja kupuję zdjęcie, które jest ciężką patologią, zaraz je pokażę. To jest zdjęcie ciężka patologia. Ja nie wiem, czy sobie się zgodzi na opinię. Nie, proszę. Dzięki. Dzięki. Okulary teraz się zakłada? Bo my byliśmy pierwsi w kolejce, stary. Jaki kurwa wstyd. No nie pokazuj tego kurwa, bo będą pewnie. Co żyjecie? Idziemy teraz na Hyperiona. Jeżeli się uda oczywiście, bo czas nas trochę goni. Nawet nie wiem, która jest godzina, ale... Całkiem szybkie to było. Strasznie, no także trochę się czekało w kolejce. Komu, no widzą? Pokazałem już. Zdjęcie cudowne mają. Ja swojego nie brałam, bo w sumie było strasznie niewyraźne. Znaczy było wyraźne. Ale dziewczyna, która siedziała obok mnie, miała całą twarz we włosach, a ja miałam takie, wiecie, nie, że niekorzystne, bo wzięłabym niekorzystne, ale po prostu nijakie. O, po prostu nijakie. Idziemy. A możliwe, bo ja nie mam telefonu w pałce. Bo ja. Dobra, celujemy w Hyperiona. Wydaje mi się, że gdzieś tu jest wejście. Może być fajnie. Ty to tryhardowałaś cały czas. Nie, po prostu za pierwszym razem rzuciłam. Co to jest? Skuję nagroda. Były dwa małe albo jeden duży. Zobacz sobie zdjęcie. No. Bo wziąłem dwa. Jedno reakcja, dla Sergiusza, jedno dla mnie. Pokaż. Pokaż. Ja tak wyglądałam na kolejce dla dzieci. A gdzie Magda? Nie byłaś? Ja byłam za nimi. Dobra, zdążyliśmy na Hyperiona. Także tak jest przed i zaraz widzimy się chyba już po. Dobra, Dawid pierwszy, jak wrażenia po tej kolejce? Po Hyperionie. Kurwa! Kolejka dla zjebów. Bo? Kurwiło mnie to, jakiś slalom, kurwa, jedziesz jak jakiś debil. Nie miałem się jak zaprzeć nogami. Moje zdjęcie wyszło 3 razy gorsze niż od Nitra na poprzedniej. No, także jesteśmy już po Hyperionie, mi się podobało, chociaż ten podjazd pod górkę i potem nagły spad był bardziej odczuwalny niż na Zadrze, ale ogólnie spoczko, bardzo mi się podobało, bardziej taka łatwiejsza, że tak powiem, do wysiedzenia ta kolejka, mniej rzucało,
jakby taka przyjemniejsza po prostu. Ten zrobiłeś? Co? Chujowy content zrobiłeś. Czemu? Ogląda 800 osób. Tak? No, no. Chyba 3800. Byliśmy na kolejce, stary. A stary, potem łowiliśmy... ten hyperion jest dla dzieci, a ty się bałeś. Sławy był? My tu gadu, więc będziemy się już chyba powoli zbierali. Idziemy. Idziemy. Byłem na trzech kolejkach. No. Jedna była wodna, dwie były niewodne. Spoko. Dobra, także my już żegnamy Energylandię. W tle jeszcze Seru robi sobie zdjęcie z widzami. No i co, wracamy do aut. No i chyba to jeszcze może na jakieś jedzenie po drodze sobie wstąpimy. Widzę, że jakieś laski obczajają BM-kę Sergiusza. No dobra, no dobra. I faktycznie o 18 wszystko już się zamyka. Jak ktoś jeszcze jakby był w kolejce, na jakąś kolejkę, to jeszcze jakby ma możliwość zjechać. Ale tak jak już wyszliśmy, to wszystko się już pozamykało i tak było pusto. W sumie było fajnie chwilę posiedzieć w takim spokoju i ciszy, właśnie bez ludzi. No ale co, zbieramy się. Myślę, że jeszcze kiedyś tu wrócimy. Było bardzo sympatycznie, obiekt zadbany. Także jak ktoś chce, no to myślę, że warto się wybrać chociaż raz i spróbować przełamać strach i wybrać się na te większe kolejki. Chociaż jest drogo, jest bardzo drogo. Gałka lodów na przykład 9 zł, babeczki po 20. No same bilety to jest chyba z 200 zł. Nie, jakby nie płaciłam ja, więc nie wiem. Także drogo, drogo. Zdzierstwo troszeczkę, troszeczkę. Ale dostaliśmy faktycznie, jak padał deszcz, dostaliśmy przeciwdeszczowe kurtki, także to chociaż na plus. Dobra, to co? My się zbieramy, pakujemy do auta. Może jeszcze wam coś ponagrywam. Przepraszam, ale czy panie tutaj legalnie tego pana tam ładują? No właśnie, bo to jest nielegalne. To chyba jakiś zamach, co? Wyjechaliśmy. Jak widzicie, już się powoli ściemnia, jesteśmy u Górskich, jest 21.47 jakoś, tak? 37, no i będziemy zaraz ruszali na Poznań. Dobra, zauważyłam, że nie nagrałam zakończenia, jest dzisiaj kolejny dzień, wróciliśmy późno po północy i ja od rana montuję dla was tego vloga, także mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, że docenicie ten odcinek. Zapraszam do mojego Twitcha, gdzie streamuję praktycznie codziennie około 20. No i możecie zostawić tutaj subskrypcję, bo może będą kolejne filmiki i vlogi. Trzymajcie się, pa!